Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie, jest środek lata. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry. Karolina, ja Twoją windę, którą codziennie zjeżdżasz do pracy, znam już w z... <noise> <noise> szczegółach. Skąd ta winda, powiedz mi? Słuchaj, myślę, że tak bardziej dla zabawy, wiesz, mm. i z przekory, bo sama kiedyś darłam łacha z tych, co robili zdjęcia w windach, ale jakoś mi <laughs> widocznie przeszło na starość e, e, i stwierdziłam, że okej, okay, będę sobie robiła stylówki w windach. Okay. Zapraszam. <laughs> e, e, fajnie, że tak wesoło zaczęliśmy, ale będziemy rozmawiać o czymś, co nie jest wesołe. E, będziemy rozmawiali o twojej książce. O, książki, o twojej książce wszyscy wiedzieli. Pokażę tą książkę. Ta książka będzie... Nagrodą. Karolina ją podpisze dla y, naszych patronów. Ta książka dostała drugie życie w związku z ujawnieniem y, tego, co się działo w redakcji Newsweeka. Y, bohaterem tej historii, eksploatowanej od, w ostatnich dniach, tygodniach, jest oczywiście y, Tomasz Lis. Y, Opowiedz, bo, bo ta książka przecież powstała zanim ta afera wybuchła, no to jest jasne, i, i ona dotyczy trochę innej grupy zawodowej, aktorów, ale ty ale też. Ale mechanizmy są te same. Tak, bo ty szukasz takiego uniwersum, i dla mnie największą wartością dodaną tej książki jest to, oczywiście, pomijające dramaty, o których mówią osoby, które cię zaufały, bo wiem, że to też nie jest prosto no nie. znaleźć rozmówcę, który tak o sobie opowiada. Bo ja sobie wyobrażam, jak taka rozmowa mogła wyglądać, no to są fachowcy, tak? tak. Grono ludzi, którzy no badają ten problem, bo ten problem jest. Ale chciałam cię spytać, czemu w ogóle się tym zainteresowałaś? Słuchaj, to jest taka historia, która gdzieś narastała we mnie od lat. To trochę banalnie zabrzmi, ale to rzeczywiście tak jest. Ja tu piszę, to początek tej książki to jest opowieść o mojej pierwszej historii, która mnie dotknęła, do, związanej z mobbingiem. Ja jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam, że to się tak nazywa i uh -huh. e, po prostu odeszłam pod, z tej pracy i myślałam, że już nigdy mnie to nie dotknie. Uch, jaka byłam naiwna. Ale potem się okazało, że jeżeli przeżyłeś taką historię raz, to jesteś gdzieś uwrażliwiony, jeżeli masz jakąś minimalną wrażliwość ludzką mm. na różne rzeczy i zaczynasz pewne rzeczy dostrzegać. Poza tym mam niestety dużo kolegów i koleżanek, którzy przeszli mobbing w polskich mediach. Mm. Mam nawet, znam taką osobę, która próbowała dać sprawę do sądu, ale po prostu machnęła ręką, poszła na ugodę. I też te, w, 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 w kontekście tego środowiska. Hmm. Wiesz, co pierwszy raz o takiej dziwnej sytuacji z łódzkiej szkoły ja słyszałam w latach dziewięćdziesiątych, ale oczywiście zachowywałam się jak człowiek wychowany w tamtych czasach. machnęłam ręką, ta ha, ha, trochę się roześmieliśmy, ha, 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 taka impreza. No wręcz padło sama chciała, no było nie pić alkoholu, no wszystkie użyliśmy te określenia. Cały, które, arsenał, a tych cały arsenał tego, nas, z, o, tak, w który nas zaopatrzyli rodzice, środowisko i wszyscy. Mhm. Potem w latach dwutysięcznych, mniej więcej tak na całym początku. Usłyszałam jedną historię z planu filmowego, która dotyczyła tego, że ktoś kogoś pobił, ale nie było zabezpieczeń, czyli po prostu ten ktoś po prostu wylądował na sorze. E, bo nie, nie, i, i, że, że, e, pomyślałam sobie, kurczę blada, Dzieją się jakieś rzeczy, które gdzieś wymykają się spoza kontroli, a potem nie ukrywam, nie mogę powiedzieć z kim. Kiedyś wracałam ze zdjęć z jedną ze znanych polskich aktorek, i ona ja mi powiedziała jedną historię. I to było coś takiego, że ja wiem, myśmy wysiadały pod jej domem, taksówka jechała dalej ze mną i ja po prostu nie byłam w stanie się nawet z nią pożegnać, bo żeśmy tak sobie, wiesz, rozmawiały. I ona mhm. mi nagle to powiedziała i mówi, widzisz, tylko nie mów tego nikomu. Znacie A, to zdanie. Znamy, znamy. I to było coś, że ja po prostu zamarłam. Mhm. Ja po prostu zamarłam. A potem, prawie w tym samym czasie, jedna z moich koleżanek, dowiedziałam się, to też przypadkiem, ona ze mną robiła wywiad. I jakoś tak zeszłyśmy, a co u siebie, tam tararira i usłyszałam historię o tym, jak ona jest pod opieką lekarza psychiatry, mhm. bo po odejściu z redakcji, w której pracowała, musiała się zabrać ze siebie, bo była na granicy autentycznie totalnego załamania. Mniej więcej w jednym czasie usłyszałam takie historie. Mhm. I to jest trochę tak, że jak pozwolisz takim historiom przyjść do ciebie, to potem one się na ciebie leją za przeproszeniem zewsząd. Poza tym mhm. ludzie, myślę, w pewnym momencie, parę lat temu zaczęli mówić o pewnych rzeczach. Znaczy to no. się zaczęło przebijać. Na pewno historia z mitu pomogła. Tak, tak. To był taki pierwszy moment, że się okazało, że słuchajcie, ktoś tak nietykalny jak Harvey Weinstein mhm. e może upaść. Mhm. I że to jest możliwe, bo to się wydawało niemożliwe. Przecież ktoś tak ustawiony, ktoś tak z, z takimi znajomościami, z takimi pieniędzmi nie ma możliwości. No ale się okazało, że jest możliwość i że to się nagle zaczęło sypać. No i na pewno przełomowy był moment, kiedy włączyłam komputer i odczytałam świeżo o poranku post Anny Paligi. Tak, to jest taki punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia do całej tej historii, gdzie ja po prostu siedziałam i się zastanawiałam, boże, albo ona po prostu może sobie zniszczyć całe zawodowe życie. Ale z drugiej strony ten post był tak napisany i był tak mocny, mhm. że pomyślałam sobie Matko Boska coś się dzieje i potem zobaczyłam jak te udostępnienia, to jak tak. środowisko zaczęło pisać, głównie młodzi ludzie. Ty zresztą jak rozmawiasz z kolejnymi rozmówczyniami, ale też są mężczyźni tak. wśród twoich rozmówców. No to oni mówią, że kawałek tej historii to jest, to jest ich historia. Oni znają to jest tych znają. ludzi. Tak. I ja nie chcę spoilerować książki, bo, 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 bo książka od niedawna tak naprawdę jest na rynku i bardzo Was zachęcam, bo będziemy rozmawiali o pewnym szerz, szerszym kontekście tego zjawiska. To, co we mnie zostało po, po, po tej książce, to jest to, że patriarchat to oczywiście jest taka figura, y, 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 którą my przypisujemy tylko mężczyznom, ale doskonale odnajdują się w nich i korzystają z tych mechanizmów y, również kobiety. No tak. Ty pokazujesz te mentorki polskiego y, a, y, aktorstwa, też strategię <laughs> y, pewnej obrony. Wiesz co, ja chciałem Cię spytać specjalnie przede wszystkim o te ostatnie wydarzenia, o te wypowiedzi Jacka Żakowskiego. No oczywiście wszyscy się przyjechali po Jacku Żakowskim, że, że jest lojalny wobec Lisa i tak dalej, ale to, co on powiedział na temat tego, że my tworzyliśmy pewną historię, tworzyliśmy pewien, jakąś taką nie wiem, legendę tego zbowit. dziennikarskarska. No, ja wiem, no to... to, to dziennikarski zbowit. Tak, dziennikarski zbowit, ale ja się zastanawiam... Ilu takich Jacków Żakowskich siedzi po polskich redakcjach? Wiesz? Matko bo, jedyna, ile chcesz rozmawiać ze mną? 10 i, godzin? Nie, ale wiesz, no bo generalnie, bo tu nie chodzi o to, żeby się wyżywać na Żakowskim, czy tylko na Lisie, bo mhm. ja uważam, że, że to jest jakaś taka sytuacja dość pewnie modelowa. Ale jest pytanie, wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że gdyby nie było takiego konsekwentnego uderzenia po prostu, że ludzie stanęli jednak po stronie Jadczaka, że... No, mamy jednak trochę świeżej krwi i trochę innej mentalności, mhm. chociażby, nie wiem, w wysokich obcasach. Tak. O Gazecie Wyborczej jako całości, zdaje się, Krytyka nie można tego powiedzieć. I, Krytyka polityczna, są takie miejsca no w internecie są tak. takie miejsca, gdzie rzeczywiście widać, że jest świeża krew, I, i to nie jest poprawność, że my tak. mówimy, że my jesteśmy po stronie ofiar, a gdzieś tam sobie, e, gdzieś tam na boku mówimy, kurwa, o co chodzi, przecież tak nie, zawsze było, Nie, to jest prawda? świadomość pewnej, pewnej no zmiany, właśnie. to jest wąchanie swojego czasu, mhm. Tak jak kiedyś mówił świętej pamięci Andrzej Wajda, że artysta musi umieć wąchać swój czas. Ja bardzo lubię to określenie. Myślę, że nie tylko artysta, ale i dziennikarz myślę, że Jacek Rzakowski razem z grupą kolegów po prostu przestali wąchać swój czas. Mm -hmm. e, I to oświadczenie. I też nie chcę się po nim przejeżdżać, bo ono po prostu jest paradne. E, I mm -hmm. czytałam go sobie ze trzy razy, i nawet odsłuchałam. Mm -hmm. e, jemu się głos łamie, on jemu głos drży. Widać, że on jest w ogromnych emocjach, kiedy on to czyta, słychać. Mm -hmm. e, więc dla niego to było pewnie prawdziwe, i on się bardzo tym przejął. Natomiast no, to jest moim zdaniem z mojego punktu widzenia. Osoby, która kiedyś bardzo ceniła Jacka Rzakowskiego i naprawdę słuchałam go i czytałam jego teksty, to jest bardziej dla mnie tekst kabaretowy w dzisiejszych czasach. Znaczy, ja czekam znaczy to przerobić jakiś kabaret. Ale on chyba nawet tak zaistniał już w tym drugim takim. Tak, przekazie. on już funkcjonuje, bo ludzie robią swoje wersje, szczególnie tego pasusu o tym, że pililiśmy, piliśmy, paliliśmy i tam robiliśmy różne rzeczy, bo to jest po prostu, jak ja, to, jak ja to usłyszałam, jak ja to przeczytałam, pomyślałam sobie, jeszcze nigdy w polskich mediach dziadocen nie pokazał się tak bardzo, jak w tej tekście. I potem reakcja na ten tekst była mm -hmm. no, bardzo znamienna, bo mm -hmm. myślę, że ona była nawet ważniejsza niż na to, jak reagowali na tekst Jadczaka, bo Jadczaka niektórzy nie lubią, tam machają na niego ręką, a mówią, a wirtualna Polska, wyście kiedyś mieli Suwarta, znasz te teksty, no, prawda? Oczywiście. Próbowali go ośmieszyć z różnymi sposobami. Natomiast tutaj mamy kolesia, który ma na swojej półce tyle um, Grand Pressów i różnych nagród, ile Harvey Weinstein ma Oscarów albo no, miał. Nie no, w ciągu ostatniego roku, przypomnijmy sobie z Sprawa Gódzia, sprawa Michniewicza, sprawa Jordanowa. To są trzy bardzo ważne teksty, myślę, które będą brane pod uwagę właśnie przy kolejnej Grand no, mam, mam, chcę, Chcę wierzyć, ale wiesz, mm -hmm. mamy taką no, nazywa, nazywa się żakowskiego ikoną dziennikarstwa, tak? Mm -hmm. Aha, mam, tak? I nagle on popełnia coś takiego. Rozumiem, że zrobił to w dobrej wierze i chciał obronić kolegę. I jak się, ten, jak się w ten tekst wczytasz, to rzeczywiście to jest dokładnie literalnie odwzorowany na papierze e, sposób myślenia ludzi ukształtowanych pod koniec lat 80., na początku 90. -tych. To są ci e, te, te cudowne dzieci mediów po 89 roku, bardzo szybko mianowane na sumienia narodu. Mhm. Nawet kiedyś oni mówiono brodate sumienie narodu, nie wiem, czy wiesz. Mhm. Ale wiesz, jeżeli to brodate sumienie narodu y, w krótkim czasie y, 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 uważa, że pan kioski może nie płacić alimentów, bo on walczy o Polskę. Mhm. Y, y, po prostu z... przypomniano mu ten tekst, tak, ta, tak, bo, y, bo on idzie na jakiś tam front, walczy. Bo idzie front tak. i to jest normalne, że mężczyźni idą na front mhm. i wtedy mogą nie płacić alimentów. No, mhm. y, że wiesz, no, Piotka Kraśka nazywa Skarbem Narodowym czy czymś takim w kontekście. Tak, to, to była jego obrona Piotrka. Teraz mamy obronę Tomasza Lisa. To się składa w bardzo taki, moim zdaniem, spójny obraz człowieka, który, tak jak powiedziałam, on przestał wąchać swój czas. On po prostu nie rozumie, co się dzieje wokół niego. Mhm. A wokół niego, moim zdaniem, mamy do czynienia z ogromną rewolucją. A ty się nie boisz takich ludzi, którzy wąchają. Swój czas i są tylko poprawni po prostu w tym, co myślą, bo się zastanawiam, czy oni są w ogóle zdolni do tego, żeby pomąchać ten czas mm. i go zrozumieć. Nie wiem, czy wiesz, o czym Domyślam mówię. się. Bo to jest czy... duża różnica dla mnie jednak. Mm. Nie? Takiego wiesz faceta, co? który po prostu w imię jakiejś poprawności coś mówi, i takiego, który jest przekonany po prostu. No myślę, że na myślę, mm. że Jacek jest przekonany i że nie, nie, nie ale to jest, wie co robi. Ale to jest zupełnie inne. Trochę... Przecież pamiętajmy, że on ruszył mm. Teatr Bagatela. Zresztą tak, w historii tak. Teatru Bagatela mm. ja mówię też. O tej książce, uh -huh. chociaż ona dotyczy środowiska filmowego, ale to była jedna z takich przełom jeden z takich przełomowych momentów. Uh -huh. Jemu zaufały te aktorki, uh -huh. jemu powiedziały te historie, więc jakby on też znał, zna, zna kontekst tą no, historii, którą gdzieś ja tutaj opowiadam. Na pewno myślę, że będzie tak, że będą ludzie, którzy będą udawali, że wszystko łapią i że ich to że, że uh -huh. dla, po to, żeby przetrwać najzwyczajniej w świecie, ale dla mnie taką cezurą jest moment, kiedy nie tyle zwolnienie Lisa, ile właśnie tekst Żakowskiego i reakcja na niego. Bo tam widać, kto jak zareagował. Kto za przeproszeniem dał lajka, a kto po prostu buźkę haha na zasadzie, co to jest. No moim zdaniem to jest bardzo jasny podział. Podział niekoniecznie związany z datą urodzenia, ale z pewnym rodzajem mentalności i gotowości na zmiany. Bo te zmiany, które idą i których zwiastunem gdzieś na przykład jest właśnie tekst jadczaka. no to są zmiany fundamentalne moim zdaniem. Znaczy ja myślę, że to jest też w ogóle pewien problem, na ile te m, tradycyjne media, którym się wydaje, że są wokół cyklonu, które kształtują tą opinię publiczną, być może sobie powinny uświadomić, że są ludzie, którzy w ogóle ich nie śledzą. I to jest trochę jednak związane jednak trochę z pokoleniem, bo ja mam takie wrażenie. Na, że... dla młodych ludzi to masz list z ojcem Igilist, dziewczyny ta o czy już nie wiem którego. Tak, znaczy, ja myślę, że dla so... nich on... Ale ja mam takie wrażenie, że ci ludzie też sobie tak nie zwracają uwagę, którzy odgrywają taką rolę sumienia narodu. narodów, zresztą nazwałaś, że nie wiem, taki mata generuje w tej chwili swoim postem więcej podsiadło. ludzi, mm -hmm. czy też podsiadło więcej ludzi, niż niektóre wydania, nie wiem, wiadomości w TVN-ie po prostu. A to się absolutnie z tym zgadzam. Ja, ja Ale by... oni chyba sobie myślą, przepraszam, dzisiaj no. Karolina wchodzę w słowo, że, 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 że po prostu świat to jest dla, dla, dla nas wszystkich. Trochę poszerzę ten temat. Walki między tym 73-letnim kawalerem i tym 65-letnim banitą z Brukseli. Tak? Że mhm. wszyscy się tym jarają, po prostu na to patrzą. Ja już i, się i tym nie jest... jaram. Ja nie oglądam polskich mediów. Bagam cię, a ja mam swoje lata. <laughs> Młodzież tego w ogóle nie łapie. Dla nich to jest w ogóle jakaś kompletna abstrakcja archeologia. Dla nich to jest archeologia, dla nich to jest dziadoce, nie na darmo to chyba Sylwia Hutnik wymyśliła tę nazwę. Ona jest genialna. To jest epoka dziadocenu, który w latach 90. rzeczywiście miał władzę. Miał władzę medialną, To były gwiazdy, nosili ich na rękach. Pamiętaj, kiedyś Tokszok robił najsztub z Żakowskim. Lis mm -hmm. wtedy zaczął ustawiać fakty. Przedtem pracował w TVP. E, oni byli tacy trochę zagraniczni, tacy ładni mm -hmm. byli, tacy nowi. To były te twarze zupełnie nowych mediów. No, wtedy też Piotrek Kraśko zaczynał. To jest masa takich nazwisk, które wtedy wypłynęły. E, ja napisałam swoje. I poście na Instagramie, że pokolenie największych gwiazd lat 90. nie jest, nie jest w stanie skonsumować swojego sukcesu. No, równolegle w dziedzinie, o której jest ta książka, mamy historię z teatru T.R. Warszawa z Grzegorzem Jarzyną, mm -hmm. gdzie no, gwiazda lat 90. sama byłam na jego bziku tropikalnym i na psychozji, które rozorało mi psychikę, mm -hmm. ale za to mu bardzo dziękuję. Ale teraz mamy opowieść o tym, że własny zespół chce, żeby on został wyrzucony. E, e, oni protestują przeciwko jego działalności działalności w teatrze i dzisiaj w czy czytam wywiad z Jarzyną, który po prostu jakby to mógłby być to wywiad z jakimkolwiek polskim politykiem, ponieważ on nie odpowiada na żadne z pytań po prostu. Mm -hmm. e, z, e, Dawid Karpiuk zadaje mu konkretne pytania o konkretne rzeczy, a on e, wiesz, no, zachowuje się jakby nie rozumiał tych pytań. Mm -hmm. e, jakby, i więc już myśl, a to jest też to pokolenie, to jest też to pokolenie się po prostu nie radzi mm -hmm. z konsumowaniem swojego sukcesu, bo moim zdaniem nie sztuką jest zdobyć sukces, osiągnąć go, sztuką jest go umieć ładnie skonsumować w życiu. On może potwornie zawrócić w, głowia, w głowach, a może też pomóc, może mm -hmm. też pomóc w rozwoju, nie wiem, w samoświadomości. Nie chcę tutaj rzucać jakichś haseł z coachingu, ale myślę, że wiemy o czym rozmawiamy tak. teraz. Znaczy, dla mnie to też jest taki sygnał i znak właśnie to, co teraz się dzieje, że może powinniśmy stanąć przed pewnymi pytaniami yy, i pokazać trochę inną oś sporu właśnie. Yy, no kulturową, tak, my się tak. bardzo boimy, że ona jednak nadchodzi, że to nie wystarczy być jakimś takim poprawnym i mówić, że teraz, nie wiem, jestem za legalizacją związków, partnerstw. Ale też że nie ten, wystarcza. Nie, nie, no więc właśnie mówię, bo ludzie to po prostu wyczuwają, że to nie jest tak, że my będziemy wiecznie piękni i młodzi, tak, tylko po prostu idzie trochę inne pokolenie, które unieważnia pewne problemy, które nam się wydają, że one istnieją. I albo nas odrzuci, nie będzie nas po prostu oglądać, albo stworzy sobie swoją inną rzeczywistość i, i nie ma co się obrażać na to po prostu. Bo stworzą. takie są e, po prostu. E Ale czy, czy też post Jacka Rzakowskiego, jak czy też ten jego list, to masz wrażenie, że ten człowiek nami gardzi. Mhm. Tam jest głęboka pogarda dla tych, którzy nie są na tyle, nie wiem, dość, nie, wiem, nie mają na tyle umysłu, nie wiem czego, żeby ja pojąć my... to, co on nam tutaj przekazuje. Ale ja myślę, że jest inaczej. To znaczy, tutaj się z tobą nie zgodzę. Ja myślę sobie, że on po prostu ma pewną wizję świata i nie dopuszcza, nie wiem, jakiegoś nie otwiera jakiegoś okna. Ale przecież Maciej myśleć... Wierzyński, Stefan 24 zrobił dokładnie to samo. Znaczy, jest mm -hmm. parę takich takich było wpisów i felietonów, które mówią, że generalnie Polska jest niegotowa na takich takie indywidualności, na takich geniuszy. I w ogóle. I no to też i... Monika Olejnik. No Monika Olejnik, no ale wiesz, czytasz to i myślisz e... sobie, what the fuck. Mm -hmm. Znaczy w ogóle, co to kurwa jest. Znaczy mm -hmm. tu mamy jasną sprawę, która po prostu ewide jest ewidentna, bo jak ktoś to pracę z dnia na dzień. A pracując w takim miejscu, na takim stanowisku, to na tym musi coś stać. To po prostu to mm -hmm. nie opowiadajmy sobie bajeczek, że nagle głowa go rozbolała. Tam się musiało coś dziać, musiało się odkładać. Renata Kim tylko to potwierdziła i doniesienia medialne też. I mm -hmm. e, jeżeli coś takiego się dzieje, to może czasami warto zamilknąć na przykład, niż ostentacyjnie bronić kolegi i płakać za nim. Tylko mm -hmm. może się zastanowić, że kurczę, mamy XXI wiek, mamy lata dwutysięczne, korporacje też mają oczywiście wiele za uszami, ale jeżeli dokonują takiego aktu, robią coś takiego, to hmm. naprawdę musiało coś za tym stać. Hmm. Może nawet nie dywagujmy, co, sta co stało, ale że musiało coś być. No, coś nie mam. robi się takich rzeczy y, w, tych, w tych czasach, mając hmm. tyle do stracenia, tym bardziej, że za molestowanie seksualne w tym samym koncernie szef Bilda poleciał od razu. Tak, tak, to jest doświadczenie. Eee, celu, jakby widać, że... jak, widać, jak działają w ogóle te korporacje medialne. Albo mhm. one się za coś wzięły, albo po prostu zadziałały jakieś tam y, y, procedury. Nie wiem, ja w to nie wnikam, bo ja też nie chcę tak głęboko kopać. Mamy pewien fakt. Mm -hmm. I trzeba go przyjąć do wiadomości. Rozumiem, że on jest trudny, bo dla wielu osób, dla mnie też Tomasz, Tomasz lis na pewnym etapie był naprawdę wiarygodnym, fajnym dziennikarzem. Ja czytałam to, co on ro robi, e, oglądałam jego programy. Uważam, że to, co robił w TVP, jak było to szliś na żywo, mm -hmm. to był naprawdę kawał. Wow fajnego tak. dziennikarstwa mm -hmm. i można było tam wiele wynieść z tych programów. Też byłam tam parę razy gościnią, ale myślę, że to, co się stało z nim potem, kiedy zaczął robić Newsweek, który stał się tubą propagandową jednej partii, taką nakolanniczą, mm -hmm. gdzie po prostu ja już przestałam te gazety kupować. Ostatni odcinek, o, 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 numer, jaki kupiłam, to był z Olgą Tokarczuk na okładce parę tygodni temu. Mm -hmm. um, więc wiesz, nie, bo nie, to, mnie to nie interesowało po prostu. To mm -hmm. Po prostu było przez, jakby kompletnie było poza A, ale moim... Ale ja o tym właśnie mówię, bo wiesz co, bo spuścili właśnie tej kultury no patriarchat mi najbardziej chyba do tego pasuje nie? Mm -hmm. I, a może, a może podaństwo też trochę, no to jest właśnie przywiązanie się takie do autorytetu. Że ja tak. coś czuję, te wewnętrzne, nie wiem, dziennikarskie dziecko, polityczne dziecko, bo to też jest problem e, polityków. Chcę coś krzyknąć, powiedzieć, że ja to czuję inaczej, że chcę inaczej opisać świat, inaczej zarysować pewne pora konfliktów, mm -hmm. uaktualnić je, odświeżyć ten system, nie? Tak. ale Zmienić po prostu. jest trochę narracji tej jest na, na górze jakiś taki facet, który jest gdzieś tam jakimś kombatantem. Tamten, ciągle żyje tą swoją, nie wiem, kurwa, wojną napoleońską, po prostu, i ja w tym wszystkim muszę uczestniczyć. Może to jest właśnie ten czas, kiedy no, ludzie, którzy kładą olbrzymie środki w te koncerty medialne, powinny to zobaczyć. Że no, 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 tym dinozaurom trzeba już podziękować. Co za radykalizm? oni tym po imieniu. Ale absolutnie trzeba nazwać rzecz po imieniu. Myślę, że no, mamy do czynienia z taką, moim zdaniem, jak tak sobie patrzyłam, to chyba to jest największa, że powiem, rewolucja pokoleniowa od lat, 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 roku 68. My nie przeszliśmy e... w ogóle rewolucji seksualnej nie tylko w tak, tym wymiarze ale, seksualnym, ale, ale, ale kulturowym. Dokładnie, ale tu, jest, tu można mówić, że jest to rewolucja też seksualna, jest to rewolucja kulturowa, obyczajowa, światopoglądowa. Wchodzi pokolenie ludzi wychowanych już tak naprawdę w Europie, według zupełnie innych standardów. Pokolenie, któremu nie jest łatwo za, zaimponować, które ma zupełnie inne problemy niż moje pokolenie. Ma swoje twor... środki ma... masowego przekazu, czy... autorytety. Jeszcze powiem ci tak. Ja robiłam kiedyś zajęcia ze studentami i pamiętam, zapytałam ich, to było parę lat temu. I, 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 słuchajcie, bo ja jestem, to był taki moment absolutnie przełomowy, kiedy mm. ja zrozumiałam, że to jest absolutnie i mamy do czynienia z rewolucją. Zapytałam ich, czy czytają recenzje krytyków filmowych? Jakich krytyków mm. filmowych znają? No i tak. Cicho się zrobiło. Ja mówię, dobra, no to, ale na, jakich, na, jakich, na jakiej podstawie wybieracie film, na który idziecie do kina? Jak kolega coś poleci na Facebooku i puści dalej? A. Jak da lajka? Ja na początku zamarłam i chciałam powiedzieć wtedy, jak Jacek Żakoskint w, 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 w pierwszym rzucie. Najazd Hunów, barbarzyńcy. To było po prostu masakra, ale potem wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, dobra, kurwa Korwin, weź teraz głęboki oddech, to jest rewolucja. Mm -hmm. To jest ta rewolucja. I mówią ci, to super młodzi, fajni, Oczywiście, wykształceni no. ludzie, to nie są jakaś banda hunów. Nie. Mm -hmm. Oni mają gdzieś w ogóle świat, którego ty jeszcze jesteś częścią. Mm -hmm. Oni mówią, Instagram, Facebook, yy, nas to interesują, ty wyłącznie. To jak kolega poleci, ja widzę, że daje lajka w powiadomieniach, to ja jestem o tym ciekaw, ja, ja, się, ja się w to zagłębiam. Pomyślałam sobie naprawdę, i to było parę lat temu. Mm -hmm. To trzeba pojąć. To jest rewolucja. Oni mają swoje media, oni mają swój język, oni mają swoje kanały dotarcia. Dla nich jakieś tam dziaderskie dywagacje na, 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 w, w, w jakimś koncernie medialnym dotyczące w ogóle jakichś personalnych rozgrywek, to dla nich, dla nich to jest jakaś bajka, o wiesz, żelaznym wilku jakieś dinozaury, naprawdę. Mhm. Oni mają zupełnie inny świat. Wiesz, ja nawet ostatnio miałam taką dyskusję, a myślę, że cały czas mówimy o tym samym z jakimś politykiem, który miał taką pretensję, że młodzież się nie angażuje w te wybory i tak dalej. Wiesz co, I, 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 i ja tak później rozmawiałam z młodymi ludźmi na ten temat i oni mówią, no ale co oni robią, żeby nas tą polityką po prostu zainteresować. Mówić, to my mamy mieć jakieś poczucie winy, że my tutaj nie zbawiamy po prostu. E, Może by oni Polski. zaczęli ten świat zbawiać. Znaczyń, Może by oni zamiast na szczyty g 7 nie latali samolotami, ja nie myślę, mówią o ekologii. Ja, ja właśnie myślę sobie, że dla takich młodych y, ludzi, dla jakichś celebryt, celebrytów właśnie tego pokolenia. No to nie wiem, jakiś alians z jakimś tuskiem, no to byłby jakiś pocałunek śmierci. Znaczy po prostu czy z Kasią później. tusk może. Byłoby miło. Znaczy wiesz, bo wiesz o czym mówimy? Ja mówię, wiem, to wiem, jest oczywiście. zmiana pokoleniowa. Znaczy, wiesz, mhm. ja, ja znam trochę osób, te, tych młodych aktywistów, którzy walczą o klimat. I mhm. dla nich to jest główny temat. Znaczy tak. Oni mówią, że rodzice spieprzyli nam świat, rodzice mhm. spieprzyli nam, nam przyszłość. My mhm. nie chcemy I mieć dzieci. To jest bardzo bliska perspektywa. To jest, to jest bardzo bliska perspektywa. Oni już widzą, że jest ileś gmin w Polsce ponad 200, które racjonują wodę. I to jest początek mhm. historii. Oni to wiedzą, bo są uświadomieni 100 razy bardziej niż ich rodzice milion mhm. razy bardziej niż ich rodzice, którzy spieprzyli im świat. Mhm. I oni mają, mają ogromne pretensje, i oni walczą po prostu o swoją możliwość do życia. Mm -hmm. Pokaż mi polityka w Polsce, który ma taki program, który mówi o tym, co zrobić, żeby nie racjonować wody, co zrobić, żeby ten świat, jak te dzieciaki dorosną, jak wyjdą, będą chciały założyć rodzinę, żeby w ogóle one miały jak żyć żeby one miały jak funkcjonować, żeby nie spaliło ich słońce i żeby była woda w kranach, mieli mhm. jakąkolwiek... Mieli jakąkolwiek. ale to też jest moim zdaniem problem też jakiejś takiej formy, bo jak widzę, wiesz, faceta generalnie w upo ubranego w jakiś taki czarny garnitur, obwiązany, wiesz, tak. tym krawatem upiętym i tak dalej, to z takim gościem mi się już za bardzo nie chce Nie, chcę ja patrzę na niego rozmawiać. i myślę, koleś, przebierz się, wiem, o, że, że, że ci gorąco, zrób coś że, z tym. Nie wiem, tak, bo tak. wygląda tak jakby z jakiejś stypy koleś wrócił i po prostu... No, za no bardzo... zain, pracownik zakładu pogrzebowego, ewentualnie kelner. No, jakby to też jest, to jest no, wiesz, no, świat się powoli zmienia, ze tego powoli uczy, tak, że tak. można być w koszulce moro, moro, moro. i złych spodniach i nagle okazuje się, że widziałeś, jak oni jeździli do niego wszyscy i nagle, kurde, podejrzewam, że głównym problemem było, jak się ubrać. Ukraina będzie cywilizować. Ja myślę, że, ale wiesz, mamy kolesia, który dostosowuje ubranie i wygląd do tego, co ma dookoła. No, jak on by się ubrał w garnitur, był na początku, tylko jakby wygłaszał swoje pierwsze to przemówienie, to słynne, gdzie będziecie wiedzieć na Twarze, a nie nasze plecy. E, to wtedy był w, e, ubrany jeszcze w marynarkę, ale potem, już jak były dostosowane, to jest, wiesz, on jest kompatybilny. On też dlatego robi taką karierę i ludzie tego śledzą, są jego ciekawi. Bo widać, że nikt nie przebrał go że ten stylista, on po prostu tak funkcjonuje. Całe to środowisko polityczne, no przyjrzyj się im, no, no zobacz, jak oni, oni przede wszystkim, co robią, jakie jest kampania wyborcza, zatrudniają stylistę, fryzjera i kapistkę, To są ich pierwsze, wiesz, wydatki. No to jak, jak brać poważnie takich ludzi? No na miłość Boską. No, jak rozumiem, że trzeba się czasem przypudrować do zdjęcia, ale w momencie kiedy problem polega na tym, czy będziemy mieli za kilka lat czym oddychać okay. e, gdzie się schronić przed słońcem, czy będziemy mieli kawałek zielonego i do tego jakąś wodę do popicia to naprawdę puder jest drugorzędną rzeczą i nie jest aż tak ważny a myślę, że wyrosło w ogóle pokolenie ludzi które myśli o tym, że jak się ładnie ubiorę zrobię sobie, utrefię sobie włoski i w ogóle będzie wszystko ładnie poukładane to, to, to będzie kariera, przyjdzie sama no nie, wydaje mi się, że to pokolenie młode, ono w ogóle bierze to w duży cudzysłów i mówi weź koleś, weź dziadersie, ok boomer, to jest to, mhm. to jest dokładnie to, znaczy na zasadzie co, no. mhm. oni nie mają wiele do pokazania, nie mają wiele do, do powiedzenia, historia moim zdaniem z Lisem pokazuje po prostu, no dawno się polski dziadocen tak nie, nie pokazał i uważam, mhm. że w pełnej krasie pokazał zarówno od, od strony kobiet, jak i mężczyzn. Mhm. Kto, kto, jakie ma poglądy, kto czemu służy, kto jak teraz lawiruje, bo na początku bronił, a teraz próbuje, wiesz. Bo e, o, widzi, że koniunktura się ta odwróciła. Tak, koniunktura się odwróciła, więc może trzeba troszkę z, zmienić front. Ale to widać już w niektórych mediach, Ci powiem też, tak. jak, jak na dłoni. A powiedz mi, czy te myśli rzeczywiście, bo użyliśmy słowa tutaj przełom, bo ja się z tą zgadzam, nie? Że, to jest bardzo symboliczne to wszystko, że to pociągnie jakieś konsekwencje, znaczy nie chodzi mi o ujawnianie afer w innych redakcjach ale to nie o to chodzi, bo, ale bo czy po prostu zmieni się stosunek do ludzi, no zdaje się, że to jest jednak ewidentna taka przestroga a na nas nic nie działa, no bo wiesz, no, można tłumaczyć, że dziewczynek tak nie wolno traktować, a panowie to nie winni tak się zachowywać, wiesz, no ale to, to jest no bardzo tak, analizne, no może, że nie? dywagowanie być, nad kolorem stanika swojej tak, pracownicy, to nie jest najważniejsze, rzecz. Muszą być po prostu konsekwencje, czy to Twoim zdaniem... Wiesz co, ja się zastanawiam poważnie, bo powiem tak, mm -hmm. myślę, że w wielu redakcjach stołki naczelnych się palą mm -hmm. pod dupą i powie, nazwijmy rzecz po imieniu. Bo wiesz, jestem adwokatem, ja to widzę też. Tak, ty, ty, ty. <laughs> tak ci e, znasz już pewnie różne historie, no słyszałaś tak, o tak, różnych tak. historiach i wiesz, że Tomasz Lis jest wierzchołkiem Góry Lodowej, mm -hmm. ale jeżeli utrącono króla, tak. to myślę, że możemy się spodziewać lawiny. Bo wiesz, ja trochę śledzę różne grupy też na przykład pracowników różnych telewizji zamknięte, gdzie jestem pologowana, widzę co tam się dzieje, mhm. też ze zawodów artystycznych, no ta historia z TR Warszawa, powiem Ci tak, nie ma króla, którego nie można obalić, mhm. to nie jest tak, czy królowej. I wydaje mi się, że jest o krok od kilku mocnych kolautów, i bardzo bym chciała, żeby tak było. Ja nie wierzę w to, że oni się zmienią, ponieważ po tej książce dowiedziałam się od fachowców, z którymi rozmawiałam, że Mobera, który latami buduje swoją pozycję na upokarzaniu przede wszystkim ludzi i pompowaniu swojego ego, nie zmienisz. To jest bardzo trudne. W tej książce jest rozmowa z panią Moniką Klonowską, która <totwärmy> robi szkolenia antymobbingowe. Tak, ona wcześniej już robiła. Ona w ogóle ale jest mistrzynią. W, ona tak, jest w teatrach cały czas. Tak, i ona lat. uczy, uczy <totwärmy> ludzi, jak się, znaczy, czego nie robić. I to <totwärmy> jest rozmowa, w której ona opowiada, jak zetknęła się z grupą wykładowców jednej ze szkół artystycznych. <totwärmy> I ona opowiada o tym, jak właśnie y, oni ją potraktowali. Mhm. Jakie ona słyszała uwagi pod swoim adresem? Wygłaszane otwarcie przy wszystkich, e, bez żadnego skrępowania, które miały ją doprowadzić do tego, żeby ona z tego szkolenia zrezygnowała. No, że, mhm. Jakby to była ewidentnie forma przemocy wobec niej. Ro, no, niektórych się nie da zmienić. I ja myślę, że jeżeli tyle lat siedzisz na stanowisku naczelnego, czy naczelnej, czy dyrektora teatru, czy nie wiem reżysera, i masz wokół siebie ludzi, którzy przez lata ci, wiesz, składali pokłony i sypali płatki róż do stóp, hmm. i którzy mówili, jaki jesteś wspaniały, wspaniała, cudowny, kiedy latami krytyki nie było, i kiedy to... latami twoje zachowanie było zamiatane pod dywan, co też jest bardzo ważne, bo to jakby czujesz się, że jest bezkarny, po prostu. Ale bo... ja to często opowiadam, jeśli chodzi o biskupów naszych, którzy ale mają. Ale analogia. Jest niewiarygodna i ludzie o tym piszą w komentarzach, tak. nie wiem czy zauważyłeś, znaczy nie, że to jest mnie, dokładnie to zachowanie. Co, bo, bo, bo Ty też wymieniasz to, zresztą Paulina Młynarska też jest w tym takim nurcie, właśnie dużo na ten temat pisze, zresztą historia Pauliny tak. z plany Wajdy, tak, bardzo tak. mocna Paulina była naszym gościem zresztą. Opowiadała o tym, to jest ten rys zbudowania tego na autorytecie, na strachu. E, wiesz co? No, przede wszystkim ten strach jest najgorszy. Ja nie chcę zdradzać jakiejś tam tajemnicy adwokackiej, ale ostatnio mam taką historię. Duży film, zgłosiło się do mnie, wiesz, dwóch aktorów, wielki sukces. Nie dostali za to środków, rozumiesz? A to chyba wiem o co chodzi. Ale okej, okay, w porządku, nie chcę wchodzić tak. w to. Ja się pytam o, o innych osób, Mówię, no że trzeba się zebrać po prostu do kupy i tak dalej. Oni mówią, no tak, ale jaki później producent nas zatrudni, jak zobaczy, że my dymimy, że my występujemy o zapłatę. I, wiesz, trudny coś, aktor. i powiem ci, mm -hmm. przypominały mi się historie właśnie z, z tej, tej książki. twojej książki, właśnie trudny. E, trudna aktorka, aktor. ona jest trudna. No tak, wiesz co, i, i, i po prostu y, to, to niesamowite, albo ta wypowiedź Ewy Mirowskiej, że trzeba w przyszłym roku pamiętać, żeby przyjmować tylko tych, co mają silniejszą... Y, tak, no bo wina cyfikie. nie leży w tobie, tylko wina leży w tych, których, przyjęli, których przyjęliście na studia, zapominając trochę o tym, że ten zawód wymaga pewnej nadwrażliwości, pewnej emocji, które jesteś w stanie wyciągnąć na wierzch, wymaga mm. pracy z ciałem, w związku z tym. Ale to jest budowany już taką straszną trochę ideologią. No, tak. wybacz mi, no pchanie jezora do buzi w jakiejś takiej scenie albo... Obmacywanie, łapanie za albo, krocze, za Albo okazanie, że masz się rozebrać, tak? tak. Bo inaczej wylecisz z tej szkoły. Ja znam to tą nie historię. Ma... Ja znam nie... bohaterów tej sceny, wiem jak to... to na no pierwszy. dokładnie. Te nie? scenę opisała Ania Paliga i jak ja to czytałam, to ja zamarłam. Pytasz, co mno, co spowodowało, mm -hmm. e, że, ja, że ja zrobiłam tę książkę. Ja dwa lata wcześniej byłam na Era Nowe Horyzonty, gdzie była premiera filmu Monument Jego mm -hmm. e, który tak naprawdę jest to powieść o tej szkole i o tym mobbingu. Mhm. E, oczywiście jest to wielka metafora, ale to jest dokładnie to, bo to jest opowieść o grupie młodych ludzi, którzy dostają się jako praktykanci do, do hotelu mhm. i tam są z nimi robione straszne rzeczy, oni są numerami. Mhm. Oni są po prostu, no są, są nikim. I e, rozmawiałam, znaczy Jagoda Jasną mówiła wtedy, dlaczego zrobiła ten film i dlaczego on wygląda mhm. tak, jak wygląda. I potem siedzieliśmy po premierze na, na piwie i oni mi opowiadali tę historię. Mhm. I ja potem w poście Ani Paligi zobaczyłam niektóre z nich. I ja zamarłam, ponieważ ja wiedziałam, że ja znam bohaterów tych historii. Mhm. E, I miałam takie wrażenie, że Matko Święta, ktoś się wreszcie odważył i powiedział to wprost. To jest też niesamowite. Kiedy była premiera Monumentu, myślisz, że media, gdzie ja jasno próbowałam paru naszym zacnym koleżankom sprzedać ten temat, mówiąc o tym, słuchajcie, macie polskie MeToo. Tak. Macie to, macie to na talerzu. To jest telefon do Jagody, zadzwoń do niej, ona chce mówić. Myślisz, że ktoś zadzwonił? Mm. Okay. To było dla mnie też szokujące, bo ja, ja nie miałam wtedy żadnych narzędzi to, to... Na, do tego, żeby mm -hmm. zrobić taki temat, bo to jest też temat, który wymaga. No, nie czułam się na siłach, powiem szczerze. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, niech ktoś to zrobi. Na miłość polską. Znam was przecież, tak? Feministki, prawa kobiet, błyskawica, kurwa jego mać, no? Ale takie zrobienie po prostu później z tych ludzi wariatów. I to jest, wiesz co, ale to wszystko mi się tak zazębia w taką jedną całość. Właśnie, że budowanie tego autorytetu, takiego despoty, który ma zawsze rację, któremu wolno wię więcej, to jest taki... Czego tego... wolno wojewodzie, to nie tobie mały wiesz, smrodzie, To, jest, to takie... jest takie zdanie, które słyszy każde dziecko w Polsce. No właśnie, i są to jakieś takie osoby niedoruszenia, które budują wokół siebie właśnie taki entuarz nieomylności, jakieś kombatanstwo, jakiś mikro. No który tak. się później okazuje zresztą Bo ja budowałem po... Polskę, bo ja leżałem na styropianie. Tak. W z ja tym często, mogę robić ja często słyszę właśnie o tych procesach tych księży pedofilów, bo przychodzą ludzie, że budował trzy kościoły. Tak. I, tam i był dobry dla, dla i... dzieci, i zasadził kwiatki tak, 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 i tak. pomagał biednym. Fantastycznie. Tylko poza tym po mm -hmm. prostu na przykład molestował. Mm -hmm. To jest dokładnie ten sam. Słuchaj, ale chciałbym, żebyśmy tak na końcu jakoś nie zostawili ludzi, którzy pewnie nas oglądają i, i którzy żyją gdzieś tam też w jakimś takim lech, lęku? panicznie boję się tego e, autorytetu, bo wiem, jak trudno o tym twoim rozmówczyniom było tutaj opowiadać. Wiesz co, ja przerobiłam... A, padam, a pada, pada jednak trochę nazwisk jednak w tej książce. Ale to jest, to... myśmy to sprawdzili, tak by to są, to, to nie hmm. ma jakichś e, hmm. kłamliwych opowieści. Jasne, jasne. Ale co one mogą zrobić, powiedz mi, bo wiesz, no dla mnie sprawa jako prawnika jest prosta. No, to, to, to że, mhm. że, że, że tak powiem, e, trzeba coś z tym robić, zgłaszać to do prokurator. Każde znieważenie, nazwanie cię kretynem, debilem, po prostu jest karalne i, i ścigane i nikt się z tego nie wymiksuje, ale czy Ty znasz jakieś organizacje, gdzie można się zgłosić, gdzie można o tym opowiedzieć, gdzie można pójść z tym? I tu mamy wielki problem teraz, bo tak mhm. naprawdę, jeżeli rozmawiamy na przykład o redakcjach, czy o teatrach, no to to są związki zawodowe. Ja pamiętam... No jak jeszcze... ale jak one działają, no to mamy historię ale w... No tak, pokazaną. tylko że na przykład w, kwest, w kontekście tych aktorów, którzy nie zostali zapłaceni, hmm. no to związki zawodowe, hmm. z tego co wiem, tam różnych, ja, ja wiem o jakiej produkcji ty mówisz hmm. i tam one próbują wyciągnąć pieniądze, hmm. bo to nie tylko ci aktorzy są niezapłaceni, ja znam tę tak. historię. No. Hmm. Jeżeli chodzi o na przykład duże telewizje, korporacje, które na przykład nie da bardzo płacą, mają problemy z ZUS-em, tam działają z, związki zawodowe zawodowe, też w teatrach na przykład związki zawodowe są przywracane do łask, bo one rzeczywiście są w stanie coś wywalczyć. Natomiast jeżeli pracujesz, jeżeli mówimy o raspie, mówimy o historii z Newsweekiem, to tam hmm. też pomogły w jakimś sensie związki zawodowe. Na pewno jest dział HR, jest dział compliance. Hmm. One różnie pracują. E, na przykład w mojej firmie, e, no z tego co wiem, pracuje w miarę prężnie. E, to zależy, to różnie bywa, ale generalnie sam fakt zgłoszenia, sam wiesz, Mhm. Już jest ważny, to jest taki ślad w aktach. To znaczy, ja też Ci powiem, że zmieniły się trochę czasy, to już nie jest tak. Ja nie znam obecnie jakiejś osoby, która opublicznia swoją historię, jeśli chodzi o nadużycie. Mhm. Nie tylko w przestrzeni kościoła, ale również w jakimś takim no, establishmentie medialnym która by tego żałowała później. Tu chyba możemy się co do tak. tego zgodzić. że To, te jest, czasy trudne, się zmieniły, tak, że to jest trudne, tak, ale, ale o, jakby... Pomimo... Ale ludzie stają za tobą i... i... W większości też zmienił się bardzo, jakby myślę, że historia paru osób, na przykład, nie wiem, Weroniki Rosati z tej książki, która tak. ujawniła przemoc i ona no tak naprawdę w Polsce, nie wiem, kiedy jej kariera no, znowu nabierze rozpędu, na szczęście gra za granicą, mhm. ale ona bardzo jasno słyszała w ogóle, że ona jest trudna, że ona jest wymagająca, że coś tam, no. Mhm. Jest parę nazwisk aktora, które Poniosły konsekwencje powiedzenia otwarcie, co się dzieje. Mhm. Niektóre się wycofały z opowieści różnych, no ale no, niestety tak to funkcjonuje. Teraz jest moim zdaniem moment na to, żeby robić call out. To, co mhm. się stało z lisem, jeżeli taka postać upada tak głośno mhm. e, i dzieje się wokół tego tyle, to moim zdaniem jakby ktoś miał ochotę, niech robi teraz ten call out. Mhm. To jest ten moment, gdzie tylko trzeba to oczywiście, mieć na to papiery, bo to jest oczywiście jasna sprawa, że no to, to musi być wiarygodne, to, to sam dobrze wiesz. Jasne oczywiście. To musi być absolutnie tak jak ja, bo nie, nie ukrywam, do mnie ostatnio ktoś zadzwonił i ja mówię, słuchajcie, musicie mieć konteksty, daty, wszystko, żeby mhm. mieć w razie czego podkładkę, że jak wychodzisz z czymś takim, to po pierwsze dowiesz się o sobie strasznych rzeczy, ale też dowiesz się o sobie super rzeczy. Dowiesz mhm. się całej prawdy o swoich znajomych. Ja, ja tą książką się dowiedziałam, gdzie są moi przyjaciele, gdzie są moi znajomi, jakby jak to się wszystko rozkłada. To jest taki mhm. moment, że wychodzisz i mówisz bardzo Trudną dla niektórych na przykład rzecz, i musisz się przede wszystkim yy, przygotować na to, że będą tacy, którzy robią, zrobią wszystko, żeby cię rozjechać, żeby cię zastraszyć. Mm -hmm. Ale jeżeli masz tak zwane kwity, tak zwane dupokrytki, jak to okay. ja słyszałam kiedyś takie określenie, czyli masz to wszystko udowodnione i to jest wiarygodne, to rób to. Bo mhm. może to jest ten moment, że znaczy, tak jak ja mówię, one, one znaczy krzyczą po to, żeby inni nie musieli. To znaczy, no. zdaniem, moim zdaniem to, to jest też prostsze, bo to naprawdę, jeżeli dwie czy trzy osoby mówią o pewnym stanie faktycznym, związane z jakąś osobą przemocową, to samo. No to, wiesz, no trudno, żeby one szukały jakiegoś rozgłosu, bo to są osoby bardzo ciężko... No bardzo e, ciężko, szczególnie to, na przykład ktoś nie jest medialny, prawda? I był e. pracownikiem, pracowniczką jakiejś redakcji. Ja znam takie historie. Mhm. E, I przez lata podlegał Koszmarowi po prostu, i mhm. e, już nawet nie, nie jest, jest poza tą redakcją, więc ja mówię wprost, mówię, słuchajcie, nie macie się czego bać, jesteście poza tą redakcją, żadne klauzule was nie obowiązują, tak. nie dostałyście żadnego super odszkodowania za nic. Jesteście zupełnie gdzie indziej. W związku z tym możecie stanąć i powiedzieć, nazywam się tak, i tak robiono mi to i to. Oczywiście i też trzeba pamiętać w tym wszystkim. Za konkretnymi nazwiskami tych predatorów, tych, tych, tych molestantów, tych potworów, no stoją koncerny, Którym które zależy... w ostatecznym kalkulacji nie zależy naprawdę na tym, tak. żeby ćwiczyć tą daną historię. Aczkolwiek powiem ci, jestem zdziwiona, bo tajemnicą poliszynela jest to, co się dzieje w kilku redakcjach w Warszawie. No tak wiem. O tym. I pewnie dobrze wiesz, wiesz tak. o czym ja mówię. I mhm. to jest to zadziwiające jest to, że skargi są. To też jak tutaj, jak mówimy o, o, o Newswiku, skargi były składane Ale od to jest jakiegoś czasu. czasu że kiedyś to Ale ja mam nadzieję, że to wybuchnie. Znaczy bardzo bym chciała ja też... że są że... do tego warunki, bo ta historia pokazuje, a myślę, że te osoby to są bardziej powiedzmy sobie szczerze, karygodne historie, że te osoby tylko na tym zyskują. Wiesz, ja szerzej w ogóle na to patrzę. Cały czas odwołuję się do tego autorytetu jednostki że to pokazuje taką wielką walkę też o naszą wolność po prostu, bo są jacyś ludzie, którzy nas tutaj gdzieś blokują mm -hmm. swoim systemem, bo są tymi kombatantami. Oni mówią jakie tematy są ważne, jakie są nieważne. I mówią i ci to... co jest dobre, a co jest niedobre, Ale co wiesz, jest to... fajne, co jest a to, a co jest kompletnie nie, 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 nie interesujące i ty słuchasz tego jak na jakimś tureckim kazaniu i co masz potakiwać, uśmiechać się, że to jest dla ciebie ważne. Yy, przypomina mi się taki moment, kiedy jesteś na jakiejś akademii po prostu, bo cię, cię, gdzieś tam rodzice zaciągnęli, siedzisz po prostu i słuchasz, i, 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 i klaszczesz, i, i ktoś I się czujesz tam... czujesz się jak w Korei Północnej tak, po prostu, tak, no, trochę nie. klaszcząc nie do swojego rytmu i nie do swojej piosenki, ale mm -hmm. wiesz, że tak trzeba, tak? To bo ma ktoś do... Ci coś nakazwa. I to ma właśnie do tego szerszy, szerszy wymiar. Nie bójcie się w takim razie chyba tak trzeba powiedzieć nie lękajcie się parafrazując nie lękajcie. słynne zdanie jako, i to słyszycie z ust osoby, która przecież Ewangelia i chrześcijaństwo no kto, jak nie jest ty. znakiem no. jest znakiem ale firmowym. wiesz to jest znak czasów, że to wszystko wychodzi wiesz, że tak. od paru lat mamy zjawisko tego, że to zamiatanie pod dywan i to chowanie trupów do szafy no te, 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 te to, to trupło wylatuje słuchaj, ale piszesz o tym od lat też na insta twoje. Im to jest od dawna, to o tym pisze Paulina Młynarska. Wiesz co, no dużo jest osób, które, które, które to pokazują i to nie jest tak, że jakaś duża redakcja może narzucić opinii publicznej po prostu pewien, pewien sposób myślenia. No jest Te czasy się skończyły. Kiedyś było tak, mniej mediów, tak. kiedyś było łatwiejsze dotarcie. Teraz to jest bardziej zatomizowane, ale z drugiej strony, jeden tekst Jadczaka rozwala system. Tak? Tak, tak, Pojawia się w dobrym momencie i y, jest, proszę bardzo, i nagle miał być podany do sądu jakoś nie ma żadnego pozwu. I myślę, że nigdy nie będzie żadnego pozwu. Nie, no oczywiście, że tak. Bo to mówisz są takie o, a mówisz wiadomo mi, groźby. A mówisz o Michniewiczu, o tej sprawie z reprezentacją? Mówię o, o sprawie z Lisem. Ale Aha. z Michniewiczem też, prawda? Podejrzewam, że po Mistrzostwach Świata w ogóle wszyscy już zapomną. Nie ktoś mu powiedział, żeby on lepiej tego. Ktoś mu dobrze doradził. Pozwu, ktoś mu dobrze doradził. Pozwu, Więc wiesz, pozwu. są dziennikarze, pistolety, to nie jest tak, że nie ma młodych. Są mm. pistolety, które to robią i które się nie boją, bo widzą, że po prostu tego gówna nazbieranego przez lata jest bardzo dużo. I najzwyczajniej w świecie trzeba to sprzątnąć, bo jak się tego nie sprzątnie, to nic się nie zbuduje tutaj. Tak, tak. No miejmy nadzieję, to znaczy, bo to jest element jakiegoś takiej. Nie wiem, naszej walki, nie chcę mówić wielkiego snu, bo to bardzo pompatycznie brzmi, o to, żeby nam się żyło po prostu jakoś normalnie, żebyśmy się fajnie czuli, nie musieli by udawać dobrze, tak. po prostu, to jest najważniejsze. Mhm. Wszyscy wiedzieli, książka Karoliny jest nagrodą dla jednego z naszych patronów. Ja zaraz ją podpiszę. Karolina zaraz ją odpisze, pobłogosławi tą książkę. Ją znaczy nie, ty pobłogosławisz, ja, ja podpiszę, bo ty się podpisze, bardziej znasz. Fajnie. Dziękuję Ci. Ja dziękuję bardzo. Dzień. Do zobaczenia za minutę. <laughs> Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.